Może to doprowadzić zwyczajnie do odmrożenia palców u stóp, dlatego po każdym takim etapie trzeba te palce, przede wszystkim stopy, rozgrzać w słońcu bądź użyć jakichś ogrzewaczy chemicznych do tego, aby wróciło krążenie w stopach. Mamy całkowicie odrętwiałe stopy, nie czujemy dna i nie czujemy kamieni, po których stąpamy. W ten sposób może bardzo łatwo dojść do jakiejś kontuzji, może dojść do złamania czy zwichnięcia nogi. I trzeba na tym, trzeba na to... A te zdjęcia i filmy zostały zrobione przez ekipę, przez wyprawę francuską, która była po drugim, na drugim brzegu, szła w przeciwnym kierunku. Ja tutaj ze znajomym Skarbie Oszczębie wybieram się do Indii, trzeci raz rzędu w Himalaje i spróbujemy dokonać pierwszego polskiego wyjścia na Kangiance. Najbardziej aktywny wulkan w Azji. Taką ciekawostką może być to, że z tego wulkanu dopływało aż 80 krater pasu rzeczniczych, więc ciekawie się szykuje. No, to będzie takie najlepsze streszczenie tej naszej wyprawy. Zdjęcia tego na pewno nie oddają, a gdybyśmy też chcieli pokazać zdjęcia, to wydaje mi się, że w ilości 200 co najmniej. Jesteśmy jakieś 400 metrów w pionie bazy. Trochę nas dzisiaj chmurki gonią. I co? Cały czas w cieniu, ale w końcu wyszło. Wyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, że będzie łatwiej. 1000 kilometrów? Tak, bo będzie to krótsza wyprawa, bo nie będzie aż tak duże zróżnicowanie terenu, tak jak w Nepalu, gdzie były i dżungle, i 6000 przełęcze, i lodowce, więc wjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, że aż takiej różnorodności nie będzie, że będziemy się poruszać mniej więcej na tej samej wysokości, w jakiejś tam rozpiętości pomiędzy 3,5 a 5000 metrów. Wiedzieliśmy, że to, co na pewno będzie wspólne, to, że w tym terenie będziemy sami i będziemy zdani na jakieś tam własne umiejętności nawigacyjne. To, co było tutaj jakimś większym utrudnieniem i co nas też zaskoczyło, to, że jednak te indyjskie Himalaje są o wiele mniej zamieszkałe niż nepalskie, więc to trochę wpłynęło na to, jak wyglądał przebieg naszego przejścia, jeżeli chodzi o możliwości zaopatrywania się na przykład chociażby w jedzenie. Przed tym bólem, bo nie jest to przyjemne skinanie. Mamy już tu wisimy na nie 14 godzin. Sporo. No, gotowy? Droga, nie ukrywam, jest w moim stylu. Przez ostatnie kilka lat bardzo dużo spinałem się na jurze. Tak było, okej. Okay. Dawid dał Jorbę pokonał, ale droga nie miała powtórzenia przez 5 lat, więc... No to teren nie znamy tak naprawdę. Dobra, na razie. Jesteśmy na szczycie Simowy. Jesteśmy zmęczeni jak konie. Radowa była, ale 6 godzin temu. Takie nie mam żadnej aktywności podejmować, tylko fajnie było usiąść z piwkiem przed telewizorem. Ulga była, że im się udało tam wejść i zejść, ale tak jak mówisz, to jest tylko początek do tego, żeby oni zrobili kolejną rzecz. Thank you.
To jest skok jakby gorącego rosołu w pojedynku. Kurde, to niemożliwe. Ile tam stopni? Nie wiem, chyba 35. Kurczak wygrywany. Akcentem chciałem zaprosić na jutro na godzinę 14. O 14 ruszamy z Iranem i już do samego wieczora z pięknymi prelekcjami z całego świata. Także wiem, że pogoda ma być piękna, ale serdecznie zapraszam. Można też inne świata się udać dzięki naszemu festiwalowi. Dziękuję za obecność dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Wielkie brawo dla Państwa.